Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech i mam dzisiaj dla Was test, recenzję i prezentację chłodzenia AIO od firmy Antek H2O K240 Ostatnio Antek zaczął znowu firma Antek zaczęła znowu mocno atakować rynek środkowo-europejski i dobrze, bo to firma z długą tradycją może nie miała jakichś szałowych, wystrzałowych designów a propos budów, bo z tego byli najbardziej słynni i gdzieś tak o nich ucichło swojego czasu. Nadal produkują różnego rodzaju obudowy, ale teraz starają się przypomnieć o sobie. Wprowadzili różnego rodzaju obudowy o nowym designie. Które też będą w testach na moim kanale e, i przysłali do mnie najnowsze chłodzenie h 2 k 240 którego jeszcze nie można kupić w Polsce. E, jedyny sklep, który, w którym go już znalazłem w Europie, to jest am, angielski Overclockers UK, więc tam możecie sobie e, popatrzeć. Podam Wam link pod filmem, jak nie zapomnę, do tego sklepu. Natomiast jeżeli się pojawi w Polsce, to oczywiście zaktualizuję. Informacje o tym pod filmem. Ale oczywiście na początku, jak zwykle, się rozgadałem, ani powinienem, więc od razu zapraszam Was na prezentację tego chłodzenia. Co w komplecie, moi drodzy? Oczywiście radiator z blokiem, nie blokopompą, a blokiem, ponieważ to chłodzenie ma pompę umieszczoną koło radiatora, ale o tym będzie też za chwileczkę. Dwa wentylatory. Yy, te białe obwódki, to dobrze myślicie, one są podświetlane. Podświetlane są na niebiesko, bez możliwości zmiany koloru, ale ten kolor może być wyłączony, ale to też przy wentylatorach. Yy, I mamy też, moi drodzy, oczywiście instrukcję obsługi i cały komplet mocowań. Mocowanie jest tutaj również do platformy AM4, do soketu AM4 pod Ryzena oraz do wszystkich popularnych platform łącznie z... Socketem 1366 i też starszymi, więc myślę, że do większości na pewno będzie pasować. Nie dostajemy pasty tylko przewodzące, jest ona zaaplikowana na bloku od spodu na jego miedzianej podstawie. Szybkie omówienie: zaczniemy od redetora i bloku. Są one połączone ze sobą przewodami, które są w oplocie teflonowym. Nie jest to materiał, jest to teflon. Mają długość 35 cm, więc nie należą do najdłuższych, ale też nie należą do najkrótszych, takich średniaczek. Sam blok, który montujemy na procesor, jest w wersji slimowej. Jest on bardzo cienki, ma jedynie 2 cm grubości, a radiator ma wymiary 288x120x27 mm. I tutaj z jego prawej, lewej, jak zależy, jak patrzeć, strony, jest dodatkowa dostawka, w której znajduje się pompa. Więc trzeba sobie przymierzyć, że pomimo tego, że chłodzenie ma niby 240 mm, to trzeba sobie przymierzyć do obudowy czy się zmieści, ponieważ jest szersze o te dokładnie 3,5 cm niż standardowy radiator chłodzenia IO240 mm. Z pompy wychodzi dosyć długi przewód, na którego końcu mamy złącze sata. Pompa jest zasilana właśnie przez to złącze, nie ma możliwości sterowania jej obrotami. Ma ona łożyska ceramiczne i też wał jej jest ceramiczny. Umożliwia przepływ cieczy na poziomie 1,5 litra na minutę, a jej życie producent szacuje na około 50 tysięcy godzin. I jest w stanie podnieść płyn w układzie do wysokości 1 metra. Nie znalazłem nigdzie informacji o jej prędkości obrotowej. Ale patrząc, że podnosi płyn na około 1 metr, to jej obroty powinny oscylować w granicach około 2000 obrotów na minutę, plus minus 200. Już powiedziałem, że węże mają długość 35 cm, natomiast ich wymiar to 8 na 10 Są połączone z blokiem i z radiatorem za pomocą złączek choinkowych niestety jest tutaj taki plastik zalany na ich końcach co uniemożliwia rozebranie tego układu więc trzeba założyć, że jest on nierozbieralny Adam Słodowy na pewno sobie z tym poradzi natomiast e, dla zwykłego użytkownika jest to układ nierozbieralny blok ma w podstawie mieć, natomiast radiator jest aluminiowy pewnie będzie parę pytań o korozję hmm, jeżeli płyn ma dużą ilość glikolu w sobie to nie zachodzi tak szybko efekt korozji e, pomiędzy elementami zbudowanymi z różnych materiałów. Natomiast właśnie jeszcze a propos tego antek udziela jedynie tylko 3-letniej gwarancji, więc troszeczkę e, krócej niż najdłuższa, w zasadzie o połowę krócej niż najdłuższa gwarancja udzielana na układ AIO e, i też średnie gwarancje na te układy są w granicach 5 lat, więc 3 lata to niestety troszeczkę mało tam jedynie jeszcze, że ten napis Antek na bloku nie jest podświetlany, jest to taka srebrna ozdóbka. Przejdźmy do wentylatorów, które absolutnie nie mają żadnego znaczenia ani z jednej, ani z drugiej strony. Jest tylko yy, z jednej strony naklejka Anteka, a z drugiej strony grawer Antek na plastiku. Są wykonane z półprzezroczystego plastiku właśnie przez to, żeby się ładnie świeciły, gdy świeci ten rig naokoło wentylatora. Na kolor niebieski. Na początku mówiłem, że mogą one nie świecić. Owszem, ponieważ mogą pracować w systemie fan start-stop. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, możemy ustawić. Jeżeli nasza płyta, oczywiście też to e, umożliwia, ustawić w biosie, żeby nie uruchamiały się do określonej temperatury, i wtedy, gdy nie pracują, podświetlenie nie jest aktywne. A jak się uruchamiają. To świecą cały czas na niebiesko. Są to oczywiście 120 mm jednostki z kabelkiem w oplocie zakończonym czteropinową wtyczką PWM. Ich prędkość obrotowa od 900 do 1800 obrotów. Przepływ powietrza natomiast to ponad 73 CFM. -y. Cykl życia określił producent na około 40 000 godzin. Skoro najważniejsze już wiemy, to zabierzmy się za testy i zobaczcie jak to chłodzenie poradziło sobie na tle konkurencji z moim procesorem 7700K na ustawieniach stokowych, jak też po podkręceniu do 5 GHz. No i drodzy, kilka słów podsumowania po teście, który widzieliście. No cóż, jedno z najbardziej ciepłych i mniej wydajnych chłodzeń AIO, które wystąpiły w tabeli. Niestety, nie jest to szczyt możliwości chłodzenia naszych procesorów. Na osłodę dodam, że wentylatory naprawdę należą do jednych z najcichszych znowu spośród wszystkich chłodzeń, które były w teście także taki troszeczkę dysonans. Wentylatory naprawdę ciche przy pełnym obciążeniu Natomiast samo chłodzenie radzi sobie średnio ze schłodzeniem podkręconego y, mocno procesora. Najgłośniejszym elementem w tym układzie jest pompa. Wydaje mi się, że właśnie przez to y, słychać ją niestety wyraźnie w trybie IDLE. Wentylatory pracują bezszelestnie. Nie ustawiałem systemu FAN Start-Stop. Tych wentylatorów pracowały zawsze u mnie y, na minimalnych obrotach, czyli 900 obrotach i są bezszelestne. Natomiast wtedy wyraźnie słychać bzyczenie pompy dobiegającej z naszego radiatora. Myślę, że przez to, że radiator i osłona tej pompy są wykonane z metalu i ten dźwięk pompy jest właśnie spotęgowany i radiatorem, i osłoną pompy. Działa to jak puszka rezonansowa. No więc niestety, pompa jest dosyć głośna. Jeżeli szukacie wydajnego chłodzenia, to raczej popatrzcie w inną stronę, bo ten H2OK240. Nie schodzi na tyle, na ile byście oczekiwali wasze podkręcone procesory. Natomiast jeżeli ktoś szuka chodzenia iO, cichego chodzenia iO pod obciążeniem do na przykład Ryzena, które nie grzeją się tak bardzo jak podkręcone i 7700k, 8700k itd., itd., to myślę, że będzie to całkiem sensowny, że może być to całkiem sensowny wybór, ale to wszystko zależy oczywiście od Was. Ja generalnie z przykrością, bo chłodzenie wygląda fajnie, pracuje fajnie ale chłodzi słabo, popatrzył troszeczkę w inną stronę, na innego typu chłodzenia. Ceny niestety nie znam na polskim rynku, ponieważ, mm, tak jak mówię na początku, nie ma, ich, nie ma tego chłodzenia jeszcze oficjalnie w sklepach. Powinno się lada dzień pokazać, wtedy uzupełnię opis pod filmem i wrzucę Wam link do ceny w polskim sklepie. Natomiast na Overclockers UK ten zestaw kosztuje około 60 funtów, czyli mniej więcej... Jakieś 300 zł w przeliczeniu na nasze złotóweczki plus waty, plus yy, tam dodatki sklepów. 350-360 zł to chłodzenie powinno kosztować według mnie jak się pojawi u nas na rynku. A ile będzie kosztowało to się oczywiście okaże. I ode mnie to tyle moi drodzy. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego testu, recenzji i prezentacji Antec Cooler H2O K200. 40. Jeżeli się film podobał, recenzja kciuki w górę, jak zwykle pod filmem, poproszę. Jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dzięki! Jeszcze raz trzymajcie się, ciepło poznałem was. Videoblog. Tech.